Tak, oto rzutem na taśmę mamy jeszcze jedną rzecz. Co prawda nie dla mnie, a dla brata, ale zostałem upoważniony, żeby otworzyć i sprawdzić, a jak mi się spodoba, to sobie też kupię. Tym, że ja to chcę popracować w ramach wystroju wnętrza. Z pudełkiem idzie. Co? I... I żeby tutaj to się otwierało. I tu. Sprawdźmy. Ale wyjrzę, że tak. I co mamy? Tadam! Chińskie opakowanie. Baba w babie. Pudełko tamto poleciało. A to się otwiera, że tak. O, jakie zaplombowane! Pyk. Aha, można sobie zamocować na statywie. Taki device. I że co? Niby. Co mamy w zestawie? W zestawie mamy mikro USB, kabel, ale ja tu już nic więcej nie widzę. A oni to tutaj co, jakiś wieszak do tego, czy jakiś coś? A nie, to się po prostu wierzę na takim czynszu. A jeszcze z budzikiem jest. Short press this button to turn off on the alarm. Long press if it for setting mode. Od 31,5 Hz do 18,5 kilo i że od 30 do 130 decybeli. No ciekawe. Czyli jak mnie mam, ale to, bo ładować go na pewno będzie trzeba. Może, a może ma jakiś ten strom? Dętka. Bierzemy szerpę. No, a szerpa tu już się chwilę ładuje, ale to za bohatersko szybko, to wam powiem, to nie idzie. 73% dopiero, a było 31. Pyk. Chyba, że to musi mieć zasilanie na stałe. Na przykład to wtedy jest takie se. Pom! Parara! Pom! Mierzy, coś tam pokazuje. Że teraz mamy 40 o 57. No mierzy, fajny gadżet, tylko jak on ma być zasilany przez cały czas tak z jakiegoś kabla, to trochę tak lipnie. No ale nie, no lipnie, no jakoś to musi być. Ale chyba se kupię.
Tak mi się coś zdaje. Takiego device'a. Jako wystrój wnętrza. W audiorumie. No. To był szybki unboxing. Za chwilę następny, ale już tropicielka jest, więc mogę otworzyć i nie zginę marnie. Także widzimy się next time.